Tutaj w branży nieruchomości ta dyskusja o zrównoważonym rozwoju, w szczególności w Polsce, nadchodzi. Nadchodzi i coraz bardziej się intensyfikuje, a jest to związane z CO2, z uwięzieniem CO2 w nieruchomościach oraz w tym koszcie potem ich operowania. W ostatnim czasie rosną też koszty energii, co dotychczas nie było wielkim wyzwaniem przy zarządzaniu nieruchomościami. Natomiast w tej chwili jest to temat, który zaczyna być ciekawy dla wszystkich stron, dla tych, którzy z tych nieruchomości korzystają i dla tych, którzy je budują. Te plany dekarbonizacyjne, które są naukowe, znane, i krzywe dekarbonizacyjne są możliwe do wykreślenia, do narysowania w zasadzie dla każdej nieruchomości już w tej chwili w Europie i w szczególności w Polsce, pokazują jedno, bardzo duże, zidentyfikowane inwestycje, które będą musiały być popełnione, tak aby te nieruchomości, w których my w tej chwili mieszkamy, oraz te, które były zbudowane w ciągu ostatnich 20 lat, te biurowe czy magazynowe, tak aby one były dalej możliwe do wykorzystania przez tych, którzy mają w sercu zielone rozwiązania, ale też tych, którzy są z nich rozliczani, czyli międzynarodowe koncerny, duże firmy, dużych najemców. Myślę, że tempo dekarbonizacji związane jest też z krótko- lub długookresowością pojedynczych celów zarządzających tymi nieruchomościami. To jest, myślę, ten sam problem, który kiedyś występował i dalej pewnie występuje w bankowości czy w świecie finansów i w nieruchomościach. Perspektywa ludzi, którzy podejmują decyzje inwestycyjne, w szczególności na rynku nieruchomości komercyjnych, może być krótsza niż długość trwania tych nieruchomości na rynku, co oznacza, że dopóki nie zmienią się też troszeczkę systemy motywacyjne osób, które podejmują decyzje, ten rynek może poruszać się nieco wolniej niż oczekiwalibyśmy tej zmiany. Ta zmiana powinna być szybsza, natomiast nie jest tak szybka, jak moglibyśmy tego oczekiwać. Natomiast to, co wydarza się w tej chwili z regulacjami międzynarodowymi, regulacjami, które wymagają raportowania śladu węglowego, uniemożliwiają, czy w niedługim czasie będą uniemożliwiały handlowanie nieruchomościami, które nie będą spełniały pewnych standardów, powoduje, że mimo nawet braku tych zmian w systemach motywacyjnych indywidualnych osób, które zarządzają nieruchomościami, pojawia się taki nacisk regulacyjny, który powoduje, że oni, żeby utrzymać wartość tych nieruchomości, utrzymać wartość swoich inwestycji, muszą coraz głębiej się temu przyglądać. Myślę, że cała dyskusja o zielonej transformacji nieruchomości i też o ich energochłonności, czy też redukcji ich energochłonności, bo w tym jest rzecz ostatecznie, to jest zmiana z kosztu inwestycyjnego na operacyjny, to znaczy mamy mniej wydawać w długim okresie na energię, mniej wydawać na utrzymanie tych nieruchomości, ale niestety wymaga to pewnych inwestycji na początku. Co oznacza, że ta zmiana też głównie zaczyna się od inwestorów instytucjonalnych, od dużych komercyjnych nieruchomości, bo tam rzeczywiście jest większa pewnie łatwość zrozumienia czy wyliczenia, jaki będzie skutek na cały cykl ekonomiczny danej nieruchomości. Widzimy to zainteresowanie z trzech stron. Ze stron inwestorów, którzy chcą zrozumieć, w co mogą inwestować i jak mogą bezpiecznie zainwestować, tak żeby w długim okresie być w stanie nie tylko operacyjnie korzystać z tych inwestycji, ale też potem je sprzedać, spieniężyć w momencie, kiedy będą chcieli z tych inwestycji się wycofać. One muszą być sprzedawalne. Widzimy zainteresowanie tych, którzy je chcą wykorzystywać, czyli najemców, którzy przyglądają się tym swoim nieruchomościom i zastanawiają się, czy one rzeczywiście spełniają standardy, do których zobowiązują się również jako firmy, jako przedsiębiorcy. Ale widzimy też coraz większe zainteresowanie deweloperów, którzy chcą zrozumieć, jakiego rodzaju produkt na tym rynku muszą kreować, żeby ten produkt był sprzedawalny i żeby był interesujący dla kupujących. A w długim okresie widzimy też zainteresowanie firm budowlanych i firm architektonicznych, firm prawniczych, które starają się pomóc zrozumieć, jak nieruchomości, które już istnieją, optymalizować.